Witam serdecznie. Krzysztof Gasparski w komunikacie drzewiastym, sadowniczym oczywiście, pomrozowym. Z tego względu, że no, tak się przydarzyło po raz kolejny i miejmy nadzieję, że może już ostatni raz w tym sezonie, ale to pogoda zmienną jest. Na tyle sprawiedliwą, że raz oberwała Biała Rawska, raz oberwała Sądecczyzna, teraz oberwała najbardziej Sandomierszczyzna. Więc szanse ograniczeń w naszej produkcji, czyli tego, co nam natura przerzedziła na naszych drzewach, się troszeczkę wyrównały. Zobaczymy, jak tam dalej będzie. Ale tak czy inaczej, no zawsze z jednej strony chcielibyśmy mieć trochę mniej tych owoców, żeby cena była, z drugiej strony na każdego z nas działa to tak denerwująco i spędza sens powiek, no a przy okazji no, stajemy później na rzęsach, żeby ratować to, co jest do uratowania. No a później się znowu z przerzedzaniem zawiązków boksujemy. Tak czy inaczej, trzeba walczyć na razie o to, co na tych drzewach zostało i co jest do uratowania. Wiele miejsc jest takich, że te zawiązki są czarne i ciężko znaleźć, albo chcemy w internecie pokazać tylko te, które najgorzej wyglądają. No, media mają to do siebie, że ten czarny PR zawsze szybciej się rozchodzi. Zatem co możemy zrobić? Jabłoń, grusza, możemy zrobić gibereliny i one są najmocniejszym z rozwiązań. I teraz spotyka się z taką polemikę, czy wolno w 8 stopni, czy nie wolno, czy to jest sens, czy tylko naciąganie. I teraz no, powiem tak, że jak się popatrzy na zalecenia doradców holenderskich, czy belgijskich, czy jakichkolwiek zagranicznych, którzy mieli dłuższe doświadczenia z gibberelinami, z regulatorami wzrostu, to dosyć jednoznaczni są po sprecyzowaniu pytania. Bo jeżeli pytamy, czy w 8 dobrze działają, no to nie, gibberyliny nie działają dobrze w 8 stopniach. Wolą działać dobrze w 18, 15, 20. Ale czy przynoszą korzyści stosowania w 8 stopniach? Tak, w porównaniu do tych kwater, gdzie nie zastosujemy, a zastosujemy w 8, 10, to mimo, że działają na pół gwizdka, to przynoszą znaczącą poprawę działania i funkcjonowania roślin. Także na pewno 8-10 stopni nie jest ideałem dla tych rozwiązań, ale przynoszą mimo wszystko korzyści i jeżeli z dnia na dzień temperatura nie zapowiada się, żeby szła w górę, nie ma na co czekać i taki zabieg trzeba zrobić. Ja dzisiaj jestem po takim zabiegu, także mało tego, nie była zwykła gibberylina czysta typu Regulex, tylko akurat u siebie na półce miałem promalin, czyli gibberylinę GA4 i 7 i benzyloadeninę. Także dosyć mocne rozwiązanie, do tego poszedł Improver, Kaptan i jeszcze trochę saletry potasowej. Takie rozwiązania ja prywatnie zastosowałem dzisiaj, bezpośrednio praktycznie po mrozie. I teraz, co możemy zrobić w gatunkach, w których nie ma rejestracji gibberelin? Możemy no, wspomniany Improver, czyli stymulator zrobić. Możemy dodawać do tego aminokwasy, bardziej roślinne. Zwierzęcym się czasem przypisuje takie trochę odstraszanie pszczół, ale jakich pszczół przy tych temperaturach? Ja mówię, dzisiaj się naspacerowałem sporo po sadach i no, czmiela to ja tam zobaczyłem, ale pszczoły ani jednej, także ani byłem w jednym sadzie. Więc na pewno jest to jakiś sposób na to, żeby ratować, stosując także te aminokwasy. Co możemy jeszcze zrobić? No, wzmacniać. Natomiast z racji tego, że na jutro, na pojutrze zapowiadane są załamanie pogody, deszcze i niskie temperatury, to dalej nie mamy możliwości stosowania preparatów układowych. Z jednej strony powiedziałem gibberyliny, a też są układowe, stosować, a z drugiej strony powiem preparaty układowe. No ale jak mamy 5 stopni, no są produkty, które mogą wykazywać działanie w takich temperaturach, ale jestem zdania, że sięgajmy w takich temperaturach po typowe kontakty, po Kaptan, po Delan i tym się zadowalajmy. Natomiast gdyby trzeba było zadziałać troszeczkę interwencyjnie, gdyby ta pogoda nam trochę bardziej rozrabiała i to zagrożenie było większe, wtedy oczywiście ładujmy tymi rozwiązaniami bardziej renomowanymi, które też deklarują, że działają w niższych temperaturach, ale też jestem w stanie
tutaj obstawiać cały czas, że mimo że wykazują etykiety możliwości stosowania w 5 czy 8 stopniach, to na pewno lepiej działają w 10, 12, więc czekajmy na te lepsze warunki. I teraz, jeżeli chodzi o choroby, parch, no to zostajemy przy kontaktach w tej chwili, przed przynajmniej deszczami. Po deszczach może trzeba będzie znowu sięgnąć po wsparcie, po drugą substancję aktywną. Mączniak, jeżeli był ostatnim razem, do czego zachęcałem, to jest święty spokój, ale jeżeli tam poszło, nie wiem, lajtany albo inny pyrymetanil, skala, no to wtedy możemy zastosować teraz diskus i mieć tego mączniaka też chwyconego. Natomiast może się trochę poprawi i sięgniecie po Sercadis, czy Fontelis, czy Lune Experience następnym razem, albo za 2 tygodnie i wtedy będzie mączniak za jednym zamachem także zrobiona. No i szara pleśń. Niektóre gatunki ciągle kwitną. Jak początek wiosny wystartował z bardzo krótkim kwitnieniem, to dotyczyło choćby moreli, 2-3-dniowy okres kwitnienia, bardzo krótki, to wiśnie, no 2 tygodnie temu, jak się nagrywałem tutaj dla Państwa, to już zaczynały kwitnąć. No w tej chwili cały czas jeszcze kwitną, więc jest to, jednak wegetacja przyhamowała. No, a te kwiaty są narażone. My wiśni nie kojarzymy z szarą pleśnią jako taką, z chorobą, natomiast każdy kwiat w niekorzystnych warunkach ulegać może także temu patogenowi. Czym mniej kwiatów, tym dla nas gorzej, więc trzeba wybierać takie rozwiązania, które bądź bezpośrednio, bądź ubocznie nam tą szarą pleśń przy okazji będą zwalczać, a tych produktów jest całkiem sporo. Te kaptany praktycznie znowu takie właściwości posiadały, natomiast w każdym gatunku jest jakiś kaptan zarejestrowany, nie zawsze ten, który mamy akurat na półce, ale warto wiedzieć, że kaptany bezpośrednio bądź ubocznie na tą szarą pleśń będą działać. Brunatna zgnilizna drzew pestkowych, no to jest zmora i znowu mówimy, temperatury 5 stopni, czy to sięgnęlibyśmy po Tobias Pro, tebukonazol, czy byśmy sięgnęli po inne rozwiązania typu Luna, Signum, Switch, cokolwiek byśmy nie wybrali, to zawsze te 5 stopni to takie trochę jest, no, uspokajające sumienia, więc znowu moglibyśmy zastosować któryś z kontaktów, licząc, że przetrzymamy. No, choroba też się będzie troszeczkę wolniej rozmnażać. Jedyną chorobą, która mnie niepokoić może w tym momencie, jest rak bakteryjny w drzewach pestkowych, czy to mówimy o morelach, czy to mówimy o wiśniach, czereśniach, śliwach. Z racji choćby nawet tych uszkodzeń mrozowych, które nastąpiły, będzie większe zagrożenie akurat tym patogenem. I tam, gdzie można zastosować miedzian w normalnych dawkach, jak dla pestkowych, czyli 1,5 litra czy 1,5 kg miedzianu, to przy tego typu temperaturach warto po te rozwiązanie jednak sięgnąć, bo akurat tu może być największy problem, jeżeli chodzi o zagrożenie chorobotwórcze na ten moment w drzewach pestkowych. Wracając do drzew ziarnkowych, no szkodniki też nie lubią wychodzić na spacer w taką pogodę. Można spotkać mszyce w sadach jabłoniowych i można, jak dobrze poszukacie, miodówkę, która też jest zwinięta w wierzchołkowych liściach na gruszy. Południe Polski jest bardziej do przodu z wegetacją, tam zdecydowanie łatwiej znaleźć, ale znaczy, że ona jest, ona czeka. Natomiast zabieg praktycznie jest niemożliwy do wykonania przy takich warunkach pogodowych, bo będzie nieskuteczny, więc czekamy do poprawy pogody. Czyli wiśnie, czereśnie sugerowałbym produkty miedziowe, śliwa, morela. No właśnie, zawiązki są bardziej wrażliwe na mróz niż kwiat i akurat śliwa, morela, z tego co widzę, bardzo mocno ucierpiały. Pytanie, czy będzie co zbierać. Natomiast przypominam sobie też takie donosy z zeszłego sezonu, kiedy Sandomierz płakał, nie będzie moreli na Sandomierszczyźnie, wyzbierane, posprzątane.
ale wcale mi łatwo Morelli nie było sprzedawać w tamtym roku. Zarzuciło się, zapomarańczowiało na giełdzie w pewnym momencie. Może to też wynikać z tego, że eksport był mniejszy i zapychaliśmy się tym, co było. Ale faktycznie źle wygląda i duże straty widzę akurat w Morelli. Można by było Signum na te niższe temperatury, a czekając na wyższe, sięgnąć jednak po rozwiązanie typu Luny, dwuskładnikowe, mocne, Luna Experience. Jabłoń, grusza, kaptany, nawet jeżeli tam coś kwitnie jeszcze, są Lubelszczyzna, czym dalej na wschód, tym opóźniona bardziej w kwitnienie, tam ciągle jest, jak zabezpieczać kwiaty. I warto to robić, natomiast jeżeli będą deszcze po deszczach albo nawet przed, jeżeli nie były używane jeszcze produkty typu pirymetanil, te kwiaty powinny być zabezpieczone dodatkowo przed właśnie szarą pleśnią. Na dzisiaj tyle, do zobaczenia.